Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym jeszcze raz poruszyć temat konfirmacji słownych. Ponieważ niektóre osoby źle się czują, mają depresję, czują się na niskich energiach, ale dzięki konfirmacji słownej możecie po prostu sobie sami pomóc. To jest jakby taka mantra, taka myśl połączona z pragnieniem, dzięki czemu możecie podnieść wasze bowisy, waszą energię na wyższy poziom. A więc tak, jeżeli się czujemy źle, możemy po prostu medytować: ja taki i taki podwyższam swoją wibrację i od teraz tak jest. Czyli po prostu myślimy, że medytujemy nad tym, że nasza wibracja naszej psychiki dochodzi do 100%. Czyli podnosimy naszą psychikę, ponieważ depresja jest połączona z tym, że psychika nasza jest albo na minus 20%, albo na tylko na 10%, albo na plus 20% pozytywnych energii, prawda? Dlatego, jeżeli mamy bardzo niską świadomość, mamy bardzo niską wibrację i ta wibracja niska powoduje, że mamy właśnie depresję, musimy, drodzy kochani, sami zacząć medytować z siłą, z wielką energią, bo właśnie w tą medytację musimy dać naszą energię, by podnieść naszą wibrację z niższych wibracji na wyższą wibrację. Czyli powtarzając sobie: ja taki i taki mam wysoką wibrację, moja psychika dosięga 100% i od teraz tak jest. I tą konfirmacją słowną, drodzy kochani, możecie sami zregenerować własne komórki, zregenerować własną psychikę. Nie potrzebujecie chodzić do psychologa, możecie po prostu sami zreperować własną psychikę, ponieważ ta siła jest w was samych, w kobietach, w mężczyznach. Wy sami możecie podnieść własną psychikę, własny moral, własną jakby świadomość. Możecie podnieść na wyższy poziom dzięki odpowiedniej konfirmacji słownej. Ale po prostu trzeba wiedzieć, jak to się robi. A więc wytłumaczę wam. Jeszcze raz powtarzam. Będzie to konfirmacja: ja taki i taki podnoszę swoją psychikę na 100%. I od teraz tak jest. Ważne, żeby zaakcentować, że od teraz tak jest. Od tego momentu tak jest. Lub można również podnosić swoją psychikę przez przewodników duchowych. Jeżeli ktoś ma swoich przewodników duchowych, może to być u ludzi, którzy uprawiają jogę, bhakti jogę, może być to Rama, Hanuman. U ludzi z religii chrześcijańskiej może być to jakiś anioł, archanioł, Rafael lub jakiś inny archanioł. Także dzięki tym aniołom, dzięki tym przewodnikom duchowym również oni wam pomogą podnieść własną wibrację. Tylko po prostu musicie o nich często, regularnie medytować, o swoich przewodnikach duchowych. Ja dodam, że przez przewodników duchowych bardzo o wiele łatwiej jest podnieść wibrację jak samemu, bez przewodników duchowych. Jeżeli macie przewodników duchowych, oni mają odpowiednią siłę, by wam pomóc tą wibrację waszą podnieść do góry, na wyższą platformę, na wyższy poziom. Także, drodzy kochani, zachęcam was do tego eksperymentu i zacząć po prostu przymknąć oczy, albo mieć te oczy otwarte, albo patrzeć w jakiś piękny kwiat, albo w jakiś piękny pejzaż, czy w lesie, czy gdziekolwiek, i powiedzieć sobie: ja taki i taki podnoszę własną psychikę, podnoszę własną wibrację na wyższy poziom. I dzięki tej konfirmacji słownej poczujecie się lepiej. Albo również bardzo ważny taki element jest oczyszczenie własnego pola energetycznego, waszego pola aury. Czyli po prostu robicie to konfirmacją: ja taki i taki oczyszczam moje pole aury dzięki moim przewodnikom duchowym. Oni mi pomagają i po prostu oczyszczam moje pole aury. I dzięki właśnie tym przewodnikom duchowym to pole aury już jest czyste i od teraz tak jest. Ponieważ samemu, jeżeli będziecie oczyszczać pole aury, no to będzie trochę trudno oczyścić to pole aury. Tam będą larwy astralne różnego typu, różne byty i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli wy, jako Słowianie, jako osoby, które prowadzą wegetariański tryb życia, jako że nie jecie mięsa, jesteście usytuowani w jodze, lub nawet osoby, które jedzą troszeczkę mięsa, mogą po prostu takie ćwiczenie po prostu wykonać. Ważne jest powiedzieć na końcu tej konfirmacji słownej, że oczyszczamy nasze pole aury, że wyrzucamy wszystkie duchy i wszystkie byty i larwy z naszego pola aury, że od teraz tak jest. I po prostu ta konfirmacja słowna "od teraz tak jest" jest bardzo istotna, bo zmieniacie po prostu stan który się dzieje w tej chwili, po prostu zmieniany na stan przyszły. Także ważna jest konfirmacja, powiedzieć "od teraz tak jest", żeby to po prostu zostało wykonane w materii subtelnej.
Jeżeli to wykonacie, poczujecie się o wiele lepiej, że to pole aury już jest czyste, że to pole aury już jest krystaliczne. Możecie sobie to pole aury krystaliczne wyobrażać, że macie czystą, krystaliczną aurę, przepiękną, białą. No i że wszystkie złe brudy, larwy astralne, duchy i inne stworzenia subtelne, które nas zanieczyszczają, w tej chwili odeszły. I to, drodzy kochani, spowoduje to, że poczujecie się wiele, o wiele lepiej. To taka uwaga, taka praktyczna uwaga dla Was. Jeszcze raz, drodzy kochani, zachęcam Was do zakupu Aronitu na linku pod YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.